Andrzej Splutycz to jeden z najpopularniejszych bohaterów programu Rolnicy pod lasie. Rolnik dotychczas nie znalazł miłości, czy aby na pewno? Program Rolnicy pod lasie zdobył ogromną popularność wśród widzów. Format jest emitowany w telewizji Focus TV. Opowiada historię bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne. Niewątpliwie największą popularność zdobyli Andrzej i Gienek Splutycz. Syn i ojciec tworzą nietuzinkowy duet który od dawna zabawia publiczność przed telewizorami. Co więcej, mężczyźni są aktywni w mediach społecznościowych. Założyli nawet kanał na platformie YouTube, który jest obserwowany przez ponad 110 tysięcy użytkowników. Jakiś czas temu Gienek martwił się, że jego syn nie ma żadnej partnerki. Czy w końcu to się zmieniło? Andrzej Splutycz w ostatnim czasie musiał zmierzyć się z naprawą ściany w oborze. Okazało się, że byk rolnika chciał za wszelką cenę się przedostać do krowy. Ta sytuacja sprawiła, że rolnik odbył refleksję na temat relacji romantycznych. Jak wiadomo, u boku 41-latka nie ma żadnej partnerki. Czy aby na pewno nic się nie zmieniło w tej kwestii? Słowa mężczyzny mówią same do siebie. Andrzej porównał ludzi do zwierząt. U ludzi jest podobnie tak jak u zwierząt. Jak chce się kogoś poznać, to mężczyzna potrafi tysiące kilometrów przejechać za tą drugą połówką. Bo ja coś o tym wiem, u mnie też taka sytuacja jest. Tak samo byk Poczuł, że coś mu może wyjść z tego i wyłamał ścianę, powiedział bez wahania rolnik. Myślicie, że znalazł w końcu prawdziwą miłość?